witamy serdecznie w 32. bazie lotnictwa taktycznego. Za nami domek pilota. Mamy dziś piękną pogodę. Piloci właśnie przygotowują się do lotu. Wchodzimy zaraz na strefę czystą. Przed nami kontrola FOD. Sprawdzamy, czy nie mamy w kieszeniach jakichś obiektów, które mogłyby wypaść i zagrozić bezpieczeństwu lotów. Ewentualnie przejeżdżające pojazdy również podlegają kontroli FOD. Muszą mieć dokładnie wyczyszczone opony i dopiero wtedy po takiej kontroli mogą wjechać tutaj na tak zwaną czystą. Przed nami znajdują się schronohangary, w których garażują nasze samoloty. Zbliżamy się do schronohangaru, gdzie technicy przygotowują samolot do lotu. Tutaj wstęp ma naprawdę ograniczona ilość żołnierzy. Zapraszam. Pilot osobiście przed lotem sprawdza jeszcze samolot, obchodzi go dookoła, żeby upewnić się, czy wszystko jest ok. Oczywiście cały czas czuwają tutaj nad tym też technicy. Chodzi tutaj o powielenie procedur. Za chwilę będę musiał zdjąć furażerkę. Oczywiście nie jest to zgodne z przepisami mundurowymi, ale oczywiście chodzi o to, aby silnik nie zassał jakichś elementów i nie został w ten sposób uszkodzony. W tym momencie technik poprzez interkom ma połączenie z pilotem. Jest to niezbędne do wypuszczenia samolotu. Zaraz, stop. Prosiłem, poruszamy się tylko po nawierzchni asfaltowej, utwardzonej. Przestrzegamy zasad FOD, aby nie wnieść żadnych nieczystości na płytę, na drogi kołowania, aby później czasem samolot nie wciągnął jakiegoś zanieczyszczenia poprzez wlot do silnika. Czyli co teraz muszę zrobić? Na razie teraz sprawdzić obuwie, wyczyścić, wytrzepać, przejść po wycieraczkach, które są do tego celu przeznaczone, aby oczyścić obuwie. Piotrek, obsługa zakończona. Tak, zakończyłem obsługę lunch, polegająca na wypuszczeniu samolotu. I za chwilę samoloty będą przechodziły ostatnią obsługę lunch przez grupę startową i pójdą w powietrze. Czyli oprócz Was jeszcze jest później jedna obsługa? Tak jest. I ile zajmuje Wam taka obsługa samolotu? Dziś koło 10-15 minut. Mniej więcej około 15 minut potrzeba, żeby samolot wyruszył, tak? Od momentu uruchomienia do wykołowania. No i na przykład takie podstawowe czynności, jakie wy wykonujecie, to jakie to są? To jest sprawdzenie różnych parametrów, hydrauliki, czy ewentualnie wszystko w porządku, nie ma żadnych wycieków i tak dalej, i czy samolot nadaje się do bezpiecznego startu. W tym momencie pilot nakłada spodnie, które służą temu, aby podczas lotu przy przeciążeniach krew nie odpłynęła do nóg. One są podczas lotu są pompowane i to napompowanie, to uciskanie gwarantuje to, że krew nie odpłynie do nóg, wskutek czego pilot nie straci przytomności. To jest tablet, w którym trzymamy całą dokumentację, która jest potrzebna do lotu. Nie musimy w ten sposób nosić wszystkich papierów ze sobą do kokpitu, w którym jest ograniczone miejsce, tylko całą dokumentację mamy na elektronicznym tablecie. A na drugiej nodze mam nakolannik, w którym wszystkie materiały, które są niejawne i nie możemy ich trzymać na tablecie, przypinam sobie je na nakolannik na lewej nodze. I tak o. Taki lot z reguły trwa. Z reguły do półtorej godziny, jednak staramy się nie informować społeczeństwa o długości lotów i o godzinach startów, godzinach lądowań. W tym momencie samoloty parkują przed stroną hangarem. W 32. bazie i w pozostałych bazach lotnictwa mamy wojskową straż pożarną. Są to specyficzni strażacy, są zarówno żołnierzami, jak i strażakami. Do przetaczenia samolotów dysponujemy kolownikami. Kolownik ma przed sobą wodzidło, które zostanie podłączone pod przednie koło samolotu i w ten sposób
samolot zostanie cofnięty do hangaru. Na lotnisku niezbędna jest łączność radiowa. Abyśmy przekroczyli drogę kołowania, musimy przekazać wieży tę informację przez radio. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo, aby inne pojazdy czy też kołujące samoloty nie doprowadziły do kolizji z innymi obiektami. Wieża Tufoto, jesteśmy na płaszczyźnie numer 3. Zezwól na przejście przez drogę Eko. Zezwalam przez drogę kołowania Eko. Wieża Tufoto, opuściłem drogę Eko. Na takim dużym terenie, jakim jest lotnisko, nieunikniona jest dzika zwierzyna, która czasami gdzieś się pojawia. Do tego celu mamy odpowiednie służby, które poprzez wystrzały czy też symulowanie ptaków drapieżnych odstraszają dzikie ptactwo i inną zwierzynę. Mamy również sokolnika, który dba o bezpieczeństwo lotów. Co mogę powiedzieć, to to, że znajdujemy się blisko pasa startowego na lotnisku w 32. bazie lotnictwa taktycznego. Oczekujemy, za paręnaście minut wyląduje tutaj nasz samolot. Wieża kontroli lotów, która czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich lotów i tego, co dzieje się na lotnisku. Mają cały czas kontakt przez radio z różnymi służbami, które cały czas krążą po lotnisku. Najlepiej słychać to przez radio, może nie widać ich na bieżąco, ale słychać przez radio doskonale i wtedy można zdać sobie sprawę, ile się dzieje na tym lotnisku. Wieża Tufoto, opuściłem drogę Eko. Pojazd, który teraz widzimy, ma za zadanie odstraszać ptactwo poprzez emitowanie dźwięków drapieżnych ptaków. W tym momencie znajdujemy się na wieży kontroli lotów. To jest żołnierze czuwają nad bezpieczeństwem i ruchem lotniczym w powietrzu, aby nie doszło do żadnych niebezpiecznych zdarzeń. Rozumiem, że również nie możemy tutaj pokazywać, tak? Nie możemy, z uwagi na dużą ilość zastrzeżonych treści, nie możemy pokazywać, co mieści się, co znajduje się na tych monitorach, zarówno dokumentów, które tutaj się znajdują. W tym momencie znajdujemy się na tarasie przed wieżą kontroli lotów. Stąd rozpościera się piękny widok na całe lotnisko i całą bazę. 32. baza lotnictwa taktycznego zaprasza na 15 sierpnia do Warszawy na część powietrzną defilady z okazji Święta Wojska Polskiego.